Ten filerowy ark jest opowieścią z książki Jirai, która powstała w śnie nieskończonego Tsukuyomi Tsunade. Fajnie Kushina się wkurza na Minato, aż jej się podnoszą włosy. W sumie ciekawie się ogląda to, że czasy się trochę zmieniły, ale niektóre wątki zostały te same, jak na przykład Sakumo zginął w ten sam sposób. Kakashi nadal używa tego cytatu ze śmieciami, ogląda się to git, bo na tym etapie nie wiemy, co jest pozmieniane, a co nie. Jednak tutaj prawie nic nie zostało zmienione, a więc wygląda to po prostu jak recykling z lepszą jakością. O, i widzicie, Minato zaproponował Kushinie, by zapieczętowała połówkę Kuramy w sobie, a połówkę w Naruto, dzięki czemu przeżyje. I to jest mądre, zupełne przeciwieństwo głupoty w oryginale. Ark jeszcze praktycznie się nie zaczął, więc nie za wiele można o nim powiedzieć. Niewiadomych brak, oceniłem go na 5. Po co pokazali kolejny raz to, że Tsunade została złapana w Mugen Tsukuyomi, to ja nie wiem. Fajnie się tu Naruto podekscytował i wszyscy się na niego spojrzeli. Badassowy był też uśmieszek tego członka Akatsuki i śmiechem, jak Sakura zapytała Naruto, czy wie, gdzie w ogóle biegnie ratować Kakashiego, a on, że w sumie to nie. Na co Sasuke, że chyba przyniósł go listonosz, bo ciężko uwierzyć, że jest synem czwartego. Nice. Pięknie ten przykuła Lee do wielkiej kuli, bo ten latał na wszystkie strony w poszukiwaniu Gaia. Super Hiden wpadł, szybko zranił Naruto, rozpoczął klątwę i od razu Jeb go zranił, a tu sieroty Ame przeszły po Inoshika Cho. Naprawdę zaczyna się robić ciekawie, niewiadomych nie widziałem, a odcinek oceniłem na 8. Mech, okazało się, że tylko klona nieprawdziwy Naruto, po czym ten jak gdyby nic skopał Hidane jak leszcza, słabizna. Śmiechłem, jak Ino i Choji chwalili bardzo mocno Jiraiya i tutaj przebitka na wkurzoną Tsunade czytającą tą opowieść, no nieźle. Kakuzu też zjawiskowo rzucił Kakashim do Hidana i bardzo spoko jest to, jak Neji i Sasuke rozkminiają, co się stało, wymyślają jakiś plan i tak dalej. Nagato siada też psycha i nie mógł się opamiętać. Niewiadomych nie wiedziałem, odcinek na 6. Aha, trzeci raz pokazane, że Tsunade złapana w Mugen Tsukuyomi. No okej, fajnie. Tego się jednak nie spodziewałem, że nagle pojawi się drugi ten zwierz i spoko wyglądało to, jak Shikamaru zatrzymał tę rybkę, ale to chyba o dużo za dużo mocy jak na niego na tym etapie. Jakoś dziwnie ten Tobi też mi wygląda, raz, że ma dziurę na oko z drugiej strony, dwa, że mam wrażenie, jakby jego proporcje były inne, ale to może być dlatego, że to nie jest Obito, nie pamiętam tego filera, nie wiem tego na tym etapie. Śmiechłem jednak, że on ma Byakugana w tej historii i jest to jakiś taki średni odcinek ogólnie, mało się w nim działo, mam wrażenie. Niewiadomych nie widziałem, odcinek na 5. Zapomniałem powiedzieć przy poprzednim odcinku, że ten potworek to standardowo wygląda jak shit i czekajcie, czekajcie, potwór dostał wodą i po prostu rozpadł się na kawałki, co jest grane w ogóle. Trzeba jednak przyznać, że Shikamaru miał jaja, grożąc sierotom Ame po tym, gdy widział, co potrafią, ale tak naprawdę podstępem zrobił ich w jajo. Śmiesznie ten próbował zatrzymać Roka, a ten sobie po prostu szedł z nią do przodu. Te wspomnienia praktycznie nie zostały zmienione, więc to w sumie powtórka z rozrywki. Niewiadomych nie widziałem, odcinek na 4. Chłopcu tu użył Byakugana i jak z Machine Gunna w Naruto piu 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 piu. Ogólnie na tym etapie to ja bym obstawił, że ten Tobi to jest ojciec Nadziego, zobaczymy, czy to się potwierdzi. Śmiesznie Rock Lee się zapatrzył i jeb w drzewo. Ciekawe i też trochę irytujące jest to, że wszystko wskazuje na to, że Akatsuki nie walczy na poważnie i daje młodym fory. Ciekawe, bo to trochę tajemnicze, nie wiemy jaki mają plan, irytujące, bo tracą to, co w nich najlepsze. Fajnie też na końcu Jiraiya pojawił się w sumie znikąd. Niewiadomych nie widziałem, odcinek oceniłem na 6. Bardzo, bardzo spoko wygląda to leczenie rany Sasuke przez Sakurę. Fajny też pomysł, że Naruto uczył się Rasengana od Minato, no bo w końcu żył, do tego na przykład siedział z nim i jadł lody, a nie z Jiraiją i w sumie to dobry smaczek. Niestety tutaj to już zwykły recykling, bo te flashbacki nie zostały zmienione ani trochę. I szczerze nie wiem, ale coś dziwnego jest w tych odcinkach, niby coś tam się w nich dzieje, ale ja nie czuję, żebyśmy poruszali się do przodu, trochę wieje tutaj nudą. Niewiadomych nie widziałem, odcinek na 4,5. Te początkowe przebitki, jak już nie są to te same sceny, to moim zdaniem fajnie nadają klimat tego, jak Tsunade reaguje na całą tę historię. No i ładnie tutaj Jiraiya pluje krwią. Niby też rozumiem, że trzeba było przedstawić tę wersję świata, gdzie Naruto także ma być dzieckiem przepowiedni, ale to dosłownie te same sceny, więc mech.
i XD jak Naruto solo z wieloma klonami rozwalił setki marionetek Sasoriego i na końcu Neji potwierdził moją teorię, że ten Tobi to jego ojciec. Niewiadomych nie widziałem, odcinek na piątkę. Pięknie ten nakleiła plaster Gajowi, co bardziej wyglądało jak strzelenie mu z liścia, ale mech, tutaj ten sam flashback, tylko w lepszej jakości. Również w tej historii Naruto jest wybawicielem Neji'ego. Trzeba przyznać za to, że ta eksplozja była widowiskowa, ale też mocno niespodziewana, bo się wydarzyła, gdy już się wydawało, że jest happy end. Jednak poza tą końcówką nie powiedziałbym, że to był jakiś super odcinek. Znowu chyba przez to, że to jest tylko opowieść, to nie rusza mnie, co tam się dzieje. Nie ma tam nic nowego tak naprawdę. Większość to po prostu ten sam efekt, tylko pokazany innymi ścieżkami. Niewiadomych nie widziałem, odcinek na 5. Plusów to Naruto śmiesznie olał Tsunade, ale to znowu tyle. Ten odcinek był kolejnym takim, gdzie się to oglądało ok, trochę przynudzał, niewiele się działo, ale też nie było to na tyle słabo, żeby oceniać bardzo, bardzo nisko. Po prostu taki średniak i tyle. Niewiadomych nie widziałem, oceniłem ponownie na 5. Fajny jest ten wzrok Sasuke przepełniony nienawiścią i to, że zaczął bardziej przypominać swoją pewną siebie osobę, co było już mega dobre, jak na przykład odszczekał ojcu. Spoko też Jiraiya podstępem przekonywał Naruto do treningu. Śmiesznie Kushina dała wykład Naruto o tej podróży z Jiraiyą i w sumie też tutaj wytłumaczyli, skąd ten wybuch. To był plan Orochimaru i Danzo, by pozbyć się popleczników czwartego Hokage i choć to alternatywna ścieżka fabularna, to przyznam, że dość podobają mi się te krótkie urywki ćwiczeń i progresu zarówno Sasuke jak i Naruto. Minusów nie widziałem, niewiadomych także, odcinek oceniłem na 7. Ej, całkiem spoko jest ten strój Sasuke. Fajnie Danzo manipuluje tym Uchihą i ogólnie śmiesznie pokazali, że co by się nie działo, to Sasuke zawsze wybierze drogę nienawiści, znajdzie sobie sposób, pomimo że klan żyje. Chłopy co w ogóle przyszli do Kushiny jak gdyby nigdy nic, jakby im tą chochlą przywaliła, to dopiero by się nauczyli. Git sprawa z tym, jak Sasuke ukrył się za członkiem korzenia i ten po prostu padł, odkrywając Uchihę. Super badasowo wyglądało to, jak Sasuke ubił Kotetsu i Izumo, żeby uciec z wioski do Orochimaru. Minusów nie widziałem, niewiadomych również, odcinek na 6. No spoko wygląda to genjutsu rzucone na Kakashiego przez Sasuke. Widać, że w tej czasoprzestrzeni Naruto też całował się z Sasuke, jednak ta miłość Uzumakiego do Uchihy w tej rzeczywistości jest jeszcze głupsza. W końcu nie łączy ich samotne dzieciństwo jak w prawdziwości. Te flashbacki także pojawiały się często w tym arku. Całkiem spoko co to wyglądają te walki z korzeniem. Są dynamiczne, opierające się o taijutsu i walkę mieczami. Dobra sprawa. Niewiadomych nie widziałem, odcinek oceniłem na 7,5. Spoko jest tutaj ta Anko, która znowu jest taką psycholką. Fajnie chłop się pojawił za Lee i go złapał, uderzając nim o ziemię, żeby go zatrzymać, ale ojeju, flashback z tego samego arku, chociaż tyle dobrego, że wynikło z niego to, że Deidara wysadził tą wioskę tak dla własnego kaprysu, co gryzie się trochę z tym, że to był plan Oro i Danzo, chyba że czegoś nie zrozumiałem. Też po tym wybuchu Sasori podstępem podszedł Konan i Nagato, że to była sprawka Konohy. Super wyglądało to, jak Yugao zniknęła i zaatakowała Tenten, a później śmiesznie to ona zablokowała cios Yugao patelnią. Nice. Niewiadomych nie widziałem, odcinek oceniłem na 8. Jak ładnie Sai pocisnął w sumie Shikamaru, ironicznie pytając, czy ten się orientuje, jaka była dzisiaj prognoza pogody, mówiąc tym samym, że jego technika przestanie zaraz działać. Już miałem dawać plusa za to, że Naruto jak się wyzwolił z 5 ogonów Kibiego, to był taki poraniony i ledwo szedł, ale zaraz jego rany po prostu zaczęły się goić od tak i bez problemu wrócił do standardowej kondycji. Fajnie wygląda to, jak Sasuke oberwał ciosem Senjutsu, pomimo że teoretycznie nie trafił. Uchiha użył Kirin, spoko sprawa, jednak to aż smutne, że poza tym fillerem to nigdy więcej nie użył tego w Shippudenie. No i znowu to samo, gadanie do Sasuke, nuda totalna. Muszę jednak przyznać, że już zasypiałem na krześle oglądając te same sceny w innych okolicznościach, ale nie spodziewałem się Itachiego wskakującego przed Chidori Sasuke. Nie zmienia to faktu, że to Resident Sleeper. Wiadomo co się ogólnie wydarzy, prawie wszystko można przewidzieć. Niewiadomych brak, odcinek na 4.
Tutaj koledzy powiedzieli Naruto, że wróg dokonał odwrotu, mimo że mieli przewagę, bo zależało im tylko na dostarczeniu Sasuke do Orochimaru i okej, ale to było turbo głupie, bo Shikamaru i reszta wiedzieli, że przeciwnicy są z korzenia, więc wkopali tak naprawdę swojego przywódcę. Tutaj Pain użył trochę innej techniki do zniszczenia Konohy, choć tak naprawdę złapał ją w mini planetę, która zaciśniała ściany, więc taka lightowa wersja dająca czas na reakcję i trochę wiadomo już na tym etapie czego się spodziewać, konkretnie tego, że sobie z tym poradzą i wszystko wróci do normy. Zobaczymy, czy tak się rzeczywiście stanie. Pomysł z formacją czterech ścian to nie głupia sprawa, ale Jezus Maria, nawet nie postarali się, żeby w inny sposób rozwalić ścieżkę Shurado, Gekido też padła tak samo, a konkretna fujka jak te trzy ścieżki poległy nawet łatwiej niż w oryginale. Ciężko się to ogląda. Tak naprawdę to jeden wielki flashback z nieco zmienionymi scenami, ale w taki sposób, że i tak wiemy co się stanie. Słabo, no bardzo, bardzo słabo. Niewiadomych nie widziałem, odcinek na 3. Nie wiem jak to możliwe, że Kushina od tak chce oddać swoją połówkę Kurame dla Naruto na odległość, ale trzeba przyznać, że ta scena jest dobra, no i trochę to coś innego niż w oryginale, ale ta scena to już jeden do jednego to co w kanonie, z tą różnicą, że zamiast trybu mędrca to Naruto ma tryb Kyubiego, więc jeszcze większe XD jak łatwo to zdobył, czyli dało się to zrobić jeszcze gorzej. Z kolei choć tutaj to było bardzo podobne talk no jutsu na Nagato, to było bardziej sensowne, jako że tak naprawdę oni nie byli winni za śmierć Yahiko, tylko Deidara, a więc mogli im wybaczyć. No ale nie było trudne do przewidzenia to, że Konoha wyjdzie bez szwanku, choć już śmiesznie, że to Sasori manipuluje Sasuke, bo Obito w tej historii najpewniej nie żyje. Niewiadomych nie widziałem, odcinek na 5. Fajna notka, która informowała Sasoriego, czy ktoś wszedł na terytorium Akatsuki. Jakoś też przeczuwałem, że Akamaru użyje sikania na Deidarze. Piękne. Śmiesznie, że tutaj Sasori też zna Edo Tensei i też zabawnie wyglądali Kage w wersji marionetkowej, ale walka z nimi to jakaś porażka, po prostu popadali jak płotki, do tego szychy z różnych wiosek wpadły na pomoc Naruto i reszcie, zanim coś się wydarzyło, masakra. Ten odcinek był turbo nudny, od razu wiadomo, że przeciwnicy popadają jak kleszcze, opluci bardziej niż w oryginale. Niewiadomych nie widziałem, oceniłem epizod na 3. Nie wiem czemu, ale śmieszne mnie to jak Naruto się rozgrzewa i robi przysiady. Ogólnie prawie cały odcinek to walka, chociaż nie do końca, bo było to przeplatane masą flashbacków, zarówno nowych, które były git, jak i tych, które już widzieliśmy. Były oczywiście też megazordowe wybuchy, które nie są ekscytujące, ale całkiem spoko wyglądało to jak na końcu uderzyli się nawzajem. Jednak przez ilość flashbacków i to, że to jest tylko opowieść Jirai, to było bardzo oczywiste co się stanie. Niewiadomych nie widziałem, odcinek na 5. Ark oceniłem w zaokrągleniu na 5,5. Choć to nie jest jakaś wybitna ocena, to w tej alternatywnej rzeczywistości stało się kilka ciekawych rzeczy. Moim zdaniem na plus. Jak to, że Naruto faktycznie miał większą szansę na rozwój, jako że ojciec, matka czy Jiraiya żyli do końca, ale niektóre busty zostały słabo zrealizowane. Znowu dało się odczuć tą dysproporcję, gdzie Uchiha trenuje, próbuje wszelkich sposobów na wzmocnienie się, gdzie Uzumaki po prostu myk i ma tryb Kyubiego. To, że klan Uchiha żył, było spowodowane głównie dialogiem, co jest jak najbardziej sensowne, choć nie wiem jakim cudem do tego musiał żyć Minato, bo przecież to się wydaje najlogiczniejszą opcją. Rozwój Sasuke trochę mi się nie podobał, bo był jednocześnie w niektórych aspektach lepiej pokazany, a w niektórych wręcz przeciwnie w porównaniu do oryginału. No ale na pewno nie podobało mi się to, że ta historia była prawie jeden do jednego taka jak w oryginale, jeśli chodzi o efekt finalny, tylko nieco potoczyły się inaczej wydarzenia, inne osoby przeżyły itd. Dla mnie to zawsze było bardziej lenistwo niż easter egg, bo to się stało po tych wydarzeniach, a nie przed oryginałem, a więc to taki recykling, przez który cały ark jest grubo przewidywalny i prawie nic nie zaskakuje. Do tego nie wiemy jak Kyubi zaatakował wioskę przy narodzinach Naruto, skoro Obito tutaj nie istniał. Ark po prostu średni, taki typowo z dobrocią, cieplutkim zakończeniem, siłą przyjaźni, nie polecam oglądać. Ja nie będę udawał, że siła przyjaźni jest najważniejsza, najważniejsze są wyniki, a z nich wynika, że powinieneś subskrybować. Weź się za sobą swoim zachowaniem, jeśli tego nie robisz, dobre?